Olimpia Grudziądz wygrywa na własnym boisku w pierwszym meczu rundy wiosennej z Koleją Stróże 1-0. Zespół z Grudziądza zdecydowanie lepszy w całym meczu strzelał pragniony gol w 84. minucie spotkania. Strzelcem jest Adam Cieśliński. Bramkę strzeliśmy błędnie, a strzeliśmy z rzutu rożnego. No tak, chcieliśmy może zbyt ładnie, a boisko do tego nie pozwalało. A na 3 punkty są i początek tak jak miał wyglądać. Najważniejsze są 3 punkty, bo wiadomo, pierwszy mecz to jest zawsze jedna niewiadoma. Trener też na pewno nie wiedział, jak my zareagujemy. Ja osobiście jestem mega zmęczony i na pewno przyda mi się. No tak czułem, że tutaj może ta piłka być dośrodkowana i fajnie, no bo mówię, no. Skuteczność na dzisiaj zabudziła jedna bramka, 1-0 i no z tego się cieszymy, bo na otwarcie tej rundy to no mówię, no zwycięstwo było najważniejsze. Gratuluję zwycięstwa Darkowi. Naszym celem dzisiaj było wywiezienie punktów bądź punktu i tego nie zrealizowaliśmy. Naszym celem przede wszystkim było zmusić Olimpię Grudziądz do ataku pozycyjnego i to realizowaliśmy w 100%, bo w ataku pozycyjnym czują się o wiele gorzej niż w akcjach po odbiorze piłki, gdzie wiadomo dysponują doskonale szybkim Maćkiem Kowalczykiem, Adamem Cieślińskim zbiegającym na prostopadłe piłki, bardzo dobrym 1-1 szczotem. Także my wiedzieliśmy, czego się spodziewać i tych akcji po naszej stracie piłki chcieliśmy uniknąć, a jak najszybciej przejść do defensywy po stracie piłki i uniemożliwić gry z kontrataku drużynie gości. A widzi, że główny nie daje sygnału i potem mówi przepraszam, a boi się potem podejść do konsultacji z głównym sędziego, wiedząc, że zrobił błąd, a to daje czerwoną kartkę dla mojego zawodnika, bo to jest druga żółta. No, różni tutaj sędziowie byli. To nie jest przypadek, że tak dużo karnych jest na Grudziądzu, ale żeby mnie technicznych już załatwił, no to już trzeba mieć po prostu pecha do tego Grudziądza okrutnego. Jakże Darek, życzę Ci szybkiego awansu z tą drużyną do Ekstraklasy, to może już nie będę musiał tutaj przyjeżdżać. Dziękuję ślicznie. Nie widać. Nie przyznaję. Tak, nie przyznaję. Także wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet, bo to może takie święto, które warto czcić i o którym pamiętać, prawda? Uważaj. Ja przede wszystkim, no co, bardzo trudne spotkanie. Tutaj Kołajasz postawił bardzo wymagające warunki, szczególnie w pierwszej połowie. Mieliśmy duży problem i o to miałem sporo pretensji, aczkolwiek naprawdę, proszę mi wierzyć, z dużym spokojem po prostu spędziliśmy z zawodnikami 15 minut. Dokładnie wytłumaczyłem, czego potrzebuję od nich w drugiej połowie, że cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości, troszeczkę jakby mniej popisów indywidualnych, to jeszcze każdy widziałem, że chciał jakby zaprezentować mi się z jak najlepszej strony, zbyt długo tą piłkę holował, prawda, a czym graliśmy szybciej, której